Dzień dobry, witam na kanale Prawo Władne. Ja nazywam się Sebastian Mikulewicz, natomiast moim gościem dzisiaj jest adwokat Anna Grabowska. Dzień dobry, Aniu, witam. Dzień dobry, Sebastian. Będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, czym jest rozwód. Jakie są przesłanki do złożenia pozwu o rozwód, jakie są z tym konsekwencje związane, a także czy to się opłaca. Także pierwsze pytanie, Aniu. Powiedz mi, czym w rozumieniu prawa jest rozwód? Szanowni Państwo, rozwód w rozumieniu prawa polega na formalnym rozstaniu się małżonków, którzy do dnia prawomocnego orzeczenia rozwodu funkcjonowali w małżeństwie. Niesie to ze sobą różnego rodzaju konsekwencje prawne, albowiem od tego momentu również ustaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, jeśli takowy w tym małżeństwie funkcjonował. No dobrze, ale w takim razie, czy jeżeli ja złożę, powiedzmy sobie jutro, pozew rozwodowy, to już od jutra jestem wolnym człowiekiem, nie mamy wspólności majątkowej? Czy muszę czekać? Ile czasu muszę czekać? Jak to wygląda? W chwili złożenia pozwu rozwodowego absolutnie nie ustaje małżeństwo. Rusza dopiero proces rozwodowy i postępowanie to rozpoczyna się w sądzie okręgowym. Dopiero z chwilą prawomocnego orzeczenia rozwodu następuje rozwód małżonków. No dobrze, a co mogę w takim razie zrobić, żeby się zabezpieczyć, żeby długi mojego jeszcze obecnego małżonka na przykład mnie nie obciążały? Czy mogę w jakiś sposób go zmusić do zawarcia jakiejś umowy małżeńskiej, do czegokolwiek? No bo skoro chcę się z nim rozwieść, to znaczy, że no, już nie chcę być z tym człowiekiem. Co do zasady, żeby zabezpieczyć się przed długami drugiego z małżonków, należy zawrzeć umowę, intercyzę. Intercyza to różnego rodzaju umowy małżeńskie, między innymi umowa o rozdzielności majątkowej. Żeby ustanowić rozdzielność majątkową, tak jak powiedziałam, należy wystąpić do sądu rejonowego albo zawrzeć taką umowę rozdzielności majątkowej przed notariuszem. No dobrze, jeżeli taką umowę już zawrzemy, albo sąd, że tak powiem, za nas złoży takie oświadczenie woli, tak? Oświadczenia woli, no to wtedy już możemy robić chyba co chcemy, tak? Jeżeli chodzi o ustrój majątkowy, zdecydowanie tak. Każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek. No dobrze, a teraz powiedzmy, mam problemy w rodzinie, mam problemy z małżonkiem i się zastanawiam, czy rozwód jest jedyną szansą, czy przed rozwodem, nie wiem, warto iść w separację, warto iść, nie wiem, do psychologa, psychoterapeuty. Aniu, przeprowadziłaś setki rozwodów, chyba masz już pełne spektrum wiedzy na ten temat. I powiedz, czy w twojej ocenie rozwód to jest już taki pierwszy i ostatni krok, czy lepiej jednak spróbować powalczyć o ten związek? Wielu małżonków podejmuje próbę ratowania małżeństwa, zanim zdecydują się ostatecznie na rozwód. Najczęściej podejmują terapię małżeńską. Taka terapia małżeńska przeprowadzana jest przez psychologów. Natomiast na terapię małżeńską muszą zgodzić się oboje. Jeżeli jeden z małżonków podjął ostateczną decyzję, że już nie widzi szans na odbudowę tego małżeństwa, taka terapia nie przyniesie zamierzonych efektów. Niektórzy również zwracają się do mediatorów po to, żeby oni przeprowadzili rozmowy i żeby małżonkowie być może doszli do porozumienia. Natomiast wola musi być po obu stronach. Jeśli wola jest tylko po jednej stronie, nigdy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy małżonkami. Zdarzają się sytuacje takie, w których klienci przychodzą do mnie. Próbują się dowiedzieć, co mogliby zrobić, jakie jeszcze podejmować próby ratowania tego małżeństwa. I zdarza się, że mija kilka lat, gdzie się nie pojawiają. Po kilku latach niektórzy wracają, niektórzy pozostają w swoim małżeństwie. Dobrze, a jaka jest różnica między separacją a rozwodem? Różnica między separacją a rozwodem jest dosyć spora. Przede wszystkim taka, że nadal jesteśmy w małżeństwie, będąc z orzeczoną separacją. Separacja formalna polega na tym, że następuje pomiędzy nami, z urzędu, ustrój rozdzielności majątkowej. Od tego momentu nasze majątki są oddzielne, czyli to, co zarobimy, będzie każdego tylko i wyłącznie z nas. I różnica również jest też taka, że nie dziedziczymy po sobie, będąc w separacji. Sąd orzeka o sposobie korzystania z mieszkania w separacji, o dzieciach, w jaki sposób mają wyglądać kontakty z małoletnimi dziećmi. Sąd orzeka o alimentach, jakie mają być przekazywane i również decyduje o tym, czy i który z małżonków separacji był winny. Natomiast nadal jesteśmy małżonkami. No dobrze, ale... I jeszcze, przepraszam, dodatkowa kwestia. Separacja jest odwracalna. Czyli możemy złożyć wniosek do sądu o to, żeby sąd separację zniósł i pozostajemy nadal małżonkami. Niektórzy decydują się
na takie rozwiązanie, albowiem to daje szansę jeszcze temu małżeństwu, jest jakimś ostrzeżeniem. Natomiast w takiej sytuacji sąd stwierdza, że nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego, ale nie jest on trwały. No dobrze, a podejdźmy to tylko z drugiej strony. Mhm. Rozwiedliśmy się. Tak. Mamy prawomocne orzeczenie. Spotykamy się za 2 lata, znowu między nami zaiskrzyło. I co wtedy? Czy możemy jeszcze raz wziąć, zawrzeć ten związek małżeński, czy już rozwód definitywnie kończy między nami jakikolwiek byt? Oczywiście. Mamy absolutnie możliwość zawarcia ponownie związku małżeńskiego z tą samą osobą, jeżeli na to się zdecydujemy. Natomiast większość par, które już zdecydowały się wcześniej na rozwód, nie powracają do formalnego związku. Jest wiele par, które rozstały się, rozwiodły się i nadal żyją w związkach, tylko już nieformalnych. Zróbmy takie założenie. Jest para, która ma wspólnie dzieci. Nie są małżeństwem i jedna z tych osób chce odejść z tego związku. Czy może ona się domagać alimentów od drugiej strony, chociaż nie są małżeństwem? Alimentów, rozumiem, że pytasz mnie o alimenty na rzecz utrzymania. Na dzieci. Tak. Na dzieci jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Alimenty przysługują rodzicowi, który pozostaje w stałym utrzymaniu dzieci. I ten rodzic otrzymuje alimenty od drugiego rodzica. Natomiast w takiej sytuacji nie ma możliwości ubiegania się partner od drugiego partnera o alimenty na swoje utrzymanie, co ma oczywiście miejsce w sprawach rozwodowych. No dobrze, jeżeli już złożyłem ten pozew rozwodowy i chciałbym te alimenty, żeby jedna ze stron chce, żeby te alimenty przysługiwały dzieciom, które zostały z nim, tak? Można tak to nazwać. Czy mogę jakoś te alimenty dostać jeszcze przed prawomocnym orzeczeniem? Czy muszę czekać, aż to orzeczenie o rozwodzie będzie końcowe? Zdecydowanie należy w takiej sytuacji wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie postępowania. Ja w swojej pracy najczęściej występuję z takim wnioskiem o zabezpieczenie tego postępowania, żeby na czas trwania tego procesu moi klienci mieli zabezpieczone potrzeby dzieci. Bardzo często to się zdarza i to należy zrobić. Wiele małżeństw rozstaje się w taki sposób, niestety, i nad tym należałoby ubolewać, rozstaje się w taki sposób, że dzieciom nie pozostawia środków na ich utrzymanie. Czyli państwo się rozstają, jeden z małżonków wyprowadza się ze wspólnego dotychczas miejsca zamieszkania i dzieci pozostają bez środków. W takiej sytuacji koniecznym jest wystąpienie do sądu o zabezpieczenie tych alimentów przede wszystkim na potrzeby dzieci. Co więcej, w takich sytuacjach należałoby złożyć wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny, albowiem dotychczas małżeństwo funkcjonowało w ten sposób, że korzystali z wynagrodzenia jednej i drugiej strony. Natomiast po rozstaniu się tej pary korzystają z wynagrodzenia tylko jednego z małżonków. Sytuacja jest skrajnie niedobra wtedy, kiedy ten małżonek, który z dzieciami pozostawał, zdecydowanie mniej zarobkował dotychczas. Wobec czego sąd powinien zabezpieczyć potrzeby całej rodziny, którą dotychczas małżonkowie tworzyli. Ponieważ osoba, która pozostała z dziećmi, zostaje w mieszkaniu i musi ponosić koszty tego mieszkania czy też domu, które wcześniej były pokrywane również z wynagrodzenia drugiego małżonka. No dobrze, teraz załóżmy, że powiedzmy odszedł mężczyzna, który był wspólnikiem w spółce kapitałowej i czy małżonka, była małżonka, może dochodzić jakiejś należności od tej spółki, ewentualnie od tego byłego swojego małżonka, wynikające z tego, że on posiadał udziały w tej spółce, czy jakikolwiek majątek. Czy to są tylko jego udziały, czy to również wchodzi do majątku wspólnego małżonka? Rozumiem, że mówimy tutaj już o sytuacji, w której mamy albo prawomocny rozwód, albo ustanowioną rozdzielność majątkową i małżonkowie chcą się majątkiem podzielić. Dokładnie. W takiej sytuacji absolutnie tak. Każdy z małżonków ma prawo żądać od drugiego małżonka rozliczenia udziałów, które on posiada w spółce kapitałowej. Jest to dosyć niebezpieczna sytuacja niekiedy dla spółek kapitałowych, albowiem małżonek w trakcie postępowania o podział majątku może żądać połowy udziałów od drugiego małżonka. Sytuacja ta ma miejsce i może takich udziałów żądać i wtedy wstępuje do spółki, chyba że umowa spółki wyłącza taką możliwość, wtedy ten małżonek, który posiadał udział w spółce, zobowiązany jest do odpowiedniej spłaty, odpowiedniej wysokości spłaty przy podziale majątku. No dobrze, a co się dzieje, no bo wiadomo jak to jest w życiu, z małżeństwem powiedzmy ma kredyt na dom, nieruchomość, na samochód, rozwiodło się, podzieliło majątek. Czy można również podzielić kredyt? Czy nie można go podzielić? Czy trzeba go dalej spłacać? Czy
Pomimo tego, że małżeństwo ustało, to tak naprawdę zostało małżeństwo kredytowe. Jak to wygląda? To są bardzo trudne sytuacje i one są bardzo powszechne. Bardzo często jest tak, że małżonkowie rozwodzą się formalnie, natomiast nadal zamieszkują wspólnie, ponieważ nie posiadają środków na tyle dużych, żeby jedna z tych stron wyprowadzić się z tego mieszkania, które wspólny kredyt spłacają, mogło pozostać drugi małżonek. I to jest dosyć spory kłopot, dlatego że nawet w postępowaniu podziałowym, czyli dotyczącym podziału majątku wspólnego małżonków, sąd kredytów nie dzieli. Zasada jest taka, że sąd dzieli aktywa, a nie pasywa, czyli nie dzieli długów, nie dzieli wierzytelności, które małżonkowie powinni spłacić. Wygląda ta sytuacja bardzo skomplikowanie, dlatego że bardzo często jest tak, że sam kredyt przewyższa wartość nawet samej nieruchomości, co oznacza tyle, że małżonkowie nawet sprzedając daną nieruchomość, musieliby dopłacić, bo sama wartość nieruchomości nie zaspokoi kredytu. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że sąd nie ma możliwości wkroczenia w kompetencje banku. Jeśli strony zawierają umowę z bankiem, są wobec banku solidarnie zobowiązane do spłaty tego kredytu. Nawet jakikolwiek podział czy sprzedaż danej nieruchomości nie zwalnia małżonków ze spłaty tego kredytu. Wobec tego bardzo często jest tak, że sąd dzieli nieruchomość, bądź też ustala, że jeden z małżonków pozostaje wyłącznym właścicielem danej nieruchomości, ale oprócz tego oboje ten kredyt muszą spłacać. Także czasami dochodzi do bardzo kuriozalnych sytuacji i one są bardzo niebezpieczne i wynika to z tego, że sąd nie ma kompetencji wkroczenia w umowę bankową. No dobrze, a powiedz mi, przeprowadziłaś już setki, tak, dziesiątki spraw rozwodowych. Kto częściej składa wniosek o rozwód? Czy bogaty biznesmen z nową kochanką, czy znudzona małżonka, która zostaje w domu zaniedbana przez męża? Zdecydowanie opcja pierwsza częściej się zdarza, dlatego że kobiety potrzebują, zresztą i mężczyźni, każdy potrzebuje siły do złożenia pozwu o rozwód. Także przykład ten, który drugi podałeś, zaniedbana i zmęczona, nie podejmie tej rękawicy i nie będzie dążyła do rozwodu, dlatego że jest zmęczona i jest jej dosyć wygodnie w tej całej sytuacji najczęściej. Więc żeby ktoś zdecydował się na rozwód, musi być dosyć silny, dlatego że postępowanie rozwodowe nie jest przyjemne. Niezależnie od tego, jaka sytuacja będzie na końcu, jakiej treści zapadnie wyrok. W sprawach rozwodowych nie ma wygranych. Każdy przegrywa. Każdy przegrywa, ale czy rozwód się opłaca? Pytanie bardzo trudne i właściwie nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że w zasadzie można by było uznać, że to zależy, komu się opłaca, bo jeżeli podamy za przykład kobietę czy małżonkę, też nie chciałabym tutaj stereotypować, że to kobiety zazwyczaj tak funkcjonują, ale podam to jako przykład, że kobietę, która nie pracuje, nie mają państwo rozdzielności majątkowej, mąż bardzo dobrze zarabia, pani wykonuje jakieś swoje prace, z których jest zadowolona, to i dla niej rozstanie się z mężem bez jego winy jest nieopłacalne. Zupełnie. Tylko pytanie, czy możemy rozwód w ogóle skwalifikować do pytania, czy on się opłaca. No jednak jest to inna więź małżonków, przede wszystkim te trzy główne więzi, które są u małżonków: psychiczna, fizyczna, gospodarcza, to wszystko tworzy małżeństwo. Także mówienie o tym, czy rozwód się opłaca, czy się nie opłaca, wydaje się, nie do końca w tych kategoriach należałoby go chyba rozpoznawać. Mam pytanie. Mąż biznesmen. Zarabia duże pieniądze, natomiast żona siedzi w domu, można powiedzieć, ale zajmuje się dziećmi, wozi te dzieci do szkoły, odrabia z nimi lekcje, pierze, prasuje, sprząta. No dochodzi do rozwodu z różnych przyczyn. Przychodzi mężczyzna i mówi, ja więcej zarabiałem, w związku z tym chcę, żeby sąd nierówno podzielił nam majątek dorobkowy. Czy ta partnerka może dochodzić jednak tego, żeby równo podzielić ten majątek? Czy nie ma takiej możliwości? Zdecydowanie ma taką możliwość i orzeczenia sądów, w którym by sąd stwierdził, że należy nierówno podzielić udziały, czyli temu małżonkowi, który pracował, przyznać większą część, a temu, który pracował niezarobkowo i zajmował się domem oraz dziećmi, przyznał mniejszą część, bardzo rzadko się zdarzają. To są bardzo wyjątkowe sytuacje i zadaniem sądu jest zweryfikowanie tego, czy ta żona
bo przykład był kobiety, czy ta żona faktycznie nie udzielała się w tym małżeństwie w inny sposób, bo wykonujemy swoją pracę nie tylko zarobkując, nie tylko zarabiając konkretne pieniądze, ale też wykonujemy pracę na rzecz rodziny. Czyli jeżeli pani chociażby urodziła trójkę dzieci, to już jej wkład w to małżeństwo jest bardzo duży. Oprócz tego zajmowała się tymi dziećmi, a pan rozwijał swoją karierę, to w takiej sytuacji zdecydowanie sąd nie podzieli tych udziałów w majątku wspólnym, który państwo wspólnie zgromadzili, w sposób nierówny, tylko przyzna każdemu z nich po połowie. Dodatkowo w sprawie o rozwód w takiej sytuacji sąd z pewnością zabezpieczy potrzeby rodziny, którą do tej pory państwo tworzyli, ponieważ umówili się na pewien system. W trakcie swojego małżeństwa ustalili, że pani będzie zajmowała się domem i dziećmi, natomiast pan będzie zarabiał, zarobkował, rozwijał swoją karierę. W takiej sytuacji sąd może przyznać alimenty zdecydowanie wyższe na utrzymanie dzieci, aniżeli w sytuacji, gdyby pani również zarabiała. Doszło do rozwodu. Strony stwierdziły, że podzielą się tak jak wszystkim, to się też podzielą dziećmi. Mhm. Jest to możliwe czy niemożliwe? Rozumiem, że chodzi o rodzeństwo, tak? Dokładnie. Że mamy rodzeństwo. Zasada jest taka, że sąd nie dzieli rodzeństwa. Natomiast są od tej zasady oczywiście pewne wyjątki. Przede wszystkim normy społeczne, a dodatkowo sytuacja, w której sąd zastaje pewien stan faktyczny. To znaczy, jak się małżonkowie rozstawali, ale na początku jeszcze nieformalnie, tylko rozstali się fizycznie, jeden z małżonków wyprowadził się z dzieckiem, natomiast drugi z małżonków pozostał z drugim dzieckiem. I dzieci funkcjonują w tym systemie prawidłowo. W takiej sytuacji najczęściej sąd pozostawia stan faktyczny taki, jaki jest. A co zrobić? Przykładowo, mężczyzna, małżonek jest właścicielem mieszkania jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, potem wprowadziła się do niego żona, są dzieci, następuje rozwód. Żona zostaje w tym mieszkaniu z dziećmi, natomiast fizycznie, faktycznie on jest właścicielem tego mieszkania. Po pewnym momencie on zmienia zdanie i mówi do żony, proszę się wyprowadzić. Czy ma takie prawo, żeby ją z tego lokalu, można powiedzieć, eksmitować, wyrzucić, czy nie ma? Sąd rozwodowy w wyroku obligatoryjnie musi orzec o sposobie korzystania z mieszkania po rozwodzie małżonków, którzy ze sobą wspólnie zamieszkują. I nie ma tutaj znaczenia własność tej nieruchomości. Bez znaczenia jest to, czy właścicielami tej nieruchomości są oboje małżonkowie, czy którykolwiek z nich. Co oznacza tyle, że sąd w wyroku rozwodowym ustala, że na przykład małżonek, który jest rozwiedziony i nie jest właścicielem tego mieszkania, może w mieszkaniu pozostać i ma do dyspozycji jeden pokój, kuchnię łącznie z drugim małżonkiem i pokoje ewentualnie dla dzieci. I to mamy zapisane w wyroku rozwodowym. Wygląda ta sytuacja tak formalnie. Natomiast praktycznie bardzo często niestety dochodzi do różnego rodzaju dramatów. Jeśli jeden z małżonków zdecyduje się na to, żeby wyprowadzić drugiego małżonka, tego, który właścicielem tej nieruchomości nie jest, dochodzi do dramatycznych sytuacji, dlatego że czasami małżonkowie pozostają bez dachu nad głową i w takiej sytuacji jedyne, co im przysługuje, to przywrócenie posiadania i wystąpienie ze sprawą do sądu. Czyli jednak jest szansa, żeby ten drugi małżonek mógł zostać w tej nieruchomości. Jest szansa, natomiast ona jest trochę wykonana wbrew prawu. Dlatego, że jeżeli fizycznie zmienimy zamki i wyprowadzimy daną osobę, to tej osobie, która została wyprowadzona, jedyne co może zrobić, to wystąpić o przywrócenie posiadania do sądu. Ale do czasu rozpoznania takiego wniosku pozostaje bez dachu nad głową. Musi się zorganizować. Nikt niestety nie pomoże takiej osobie, nawet jeżeli mamy tutaj dzieci i dzieci zostaną fizycznie wyprowadzone. To są bardzo rzadkie sytuacje, niemniej jednak one się zdarzają. Rozmawialiśmy tutaj jeszcze przed naszym wywiadem o tym, że mamy możliwość dwóch rozwodów. Rozwodu tego cywilnego, jak również rozwodu tak zwanego kościelnego, czyli unieważnienia małżeństwa. Tak. Czy w twojej ocenie, jeżeli ktoś zastanawia się nad rozwodem cywilnym, to już na tym etapie powinien w sposób jakiś inny formułować ewentualnie pozew? Czy najpierw rozwód cywilny, a potem zobaczymy może rozwód, że tak powiem, unieważnienie małżeństwa, jeżeli chodzi o stronę kościelną? Czy te rzeczy jakieś kolerują, mają coś wspólnego? Czy one w ogóle są jakby oddzielnie oderwane od siebie? Nie, zdecydowanie one są ze sobą w pewnej korelacji, dlatego że jeżeli nosimy się z zamiarem rozwodu cywilnego
i unieważnienia małżeństwa przed Kościołem katolickim, zdecydowanie musimy inaczej prowadzić postępowanie cywilne. Czyli już sam pozew rozwodowy w postępowaniu cywilnym powinien zupełnie zostać sporządzony inaczej. I dopiero wtedy dobrze jest wystąpić o unieważnienie małżeństwa, ponieważ są pewne przesłanki, które muszą być już zawarte w pozwie cywilnym, które potem będą miały wpływ na rozstrzygnięcie sądu kościelnego. Mówi się, że nie ma przymusu adwokackiego przy rozwodzie, ale czy w Twojej ocenie ten adwokat, który jest, czy radca prawny, tak, który jest profesjonalistą, pomaga stronom, czy przeszkadza, czy może jakoś ingeruje w to postępowanie? Jakie jest Twoje doświadczenie? Czy warto wziąć profesjonalistę, czy spróbować samemu się rozwieść? Moje doświadczenie jest takie, że do mnie trafiają bardzo trudne sprawy. I te sprawy są najczęściej na tyle skomplikowane, że samej stronie jest bardzo trudno prowadzić postępowanie. Dlatego, że mamy dużo różnych sytuacji formalnych, różnych zobowiązań. Sąd wysyła do nas dokumenty, oczekuje od nas odpowiedzi. Bardzo często strony, nawet z prostymi dokumentami, czasami nie wiedzą, jak należy postąpić, co należy zrobić. Same wnioski dowodowe niektórym osobom przysparzają wiele kłopotów. Wobec tego w trudnych sprawach, w których mamy wiele punktów spornych z drugim małżonkiem, uważam, że należy skorzystać z pomocy profesjonalisty. Tylko to nam daje też i pewną swobodę funkcjonowania. Zresztą bardzo wielu nawet profesjonalistów, czyli osób adwokatów, radców prawnych, zgłasza się z prośbą o prowadzenie sprawy, ponieważ inaczej prowadzi się postępowanie we własnej sprawie, a inaczej prowadzi się postępowanie w stosunku do klientów. Wobec czego też sprawy rozwodowe, one są specyficzne. To nie są sprawy tak jak sprawy dotyczące spółek. To jest bardzo dużo emocji. I te emocje czasami biorą górę nad rozsądkiem. Stąd też uważam, że pomoc adwokata, profesjonalisty, tego, który się takimi sprawami zajmuje, czasem wydaje się być niezbędna. Można się rozwieść w miesiąc czasu, czy nie można? Nie u nas, na pewno. Być może mogą mieć takie sytuacje miejsce, kiedy pojawia nam się nowy sędzia w mniejszej miejscowości, natomiast z uwagi na to, że rozwody prowadzone są tylko i wyłącznie w sądach okręgowych, moje doświadczenie w sprawach okręgowych w Warszawie jest takie, że absolutnie w miesiąc tego się nie da zrobić. Najkrótsze postępowanie rozwodowe i najdłuższe? Najkrótsze to jest takie postępowanie, w którym mamy tylko jeden termin rozprawy. A kiedy ten pierwszy termin rozprawy nastąpi? W Warszawie najczęściej jest to od 3 do 6 miesięcy. To jest pierwszy termin rozprawy. I jeżeli nie mamy punktów spornych, to najczęściej na tej pierwszej rozprawie możemy uzyskać rozwód. Natomiast najdłuższe postępowanie to jest postępowanie, które nadal prowadzę. Ono w tej chwili jest po 7 latach i jest w sądzie drugiej instancji. Czyli nie zakończyło się jeszcze. Turystyka rozwodowa. Istnieje coś takiego, czy nie? Jeżeli wiemy, że któryś sąd jest mniej obłożony i ma, powiedzmy sobie, strony złożą tam pozew, to sąd przyjmie ten pozew, czy zwróci go? Jakie jest sprawa? No niestety, właściwość wyłączna w sprawach rozwodowych jest taka, że ostatnie wspólne miejsce zamieszkania jest i sąd okręgowy w tym miejscu jest jedynym właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód, więc de facto nie mamy możliwości zmiany tego sądu. Jedna ze stron postępowania chce, aby te alimenty zostały zabezpieczone, to co rozmawialiśmy przed chwilą. Na jaką kwotę można żądać takiego zabezpieczenia? Czy można potem ewentualnie zmienić tą kwotę? I która ze stron może o to wnosić? Jak sama nazwa wskazuje, zabezpieczenie, czyli sąd na etapie wstępnym zabezpiecza minimalną kwotę, która jest niezbędna dla tego rodzica, który z dziećmi na stałe zamieszkuje, do ich utrzymania. Czyli jest to pewien punkt wyjścia. W postępowaniu dalszym sąd ustala kwotę alimentów już docelową i taka będzie ustalona w wyroku. I teraz na jaką kwotę możemy liczyć? Od do. Od do. Nie ma czegoś takiego jak od do. Niestety nie mamy widełek i takiego czegoś też nie znajdziemy w żadnym kodeksie. Sąd ustalając wysokość alimentów bierze pod uwagę kilka czynników. W pierwszej kolejności możliwości zarobkowe tego małżonka, który z dziećmi na stałe nie zamieszkuje. I nie mówimy tu o zarobkach, tylko o możliwościach zarobkowych. Dlatego, że często w procesach rozwodowych mówimy o tym, że pewne działania strony są tylko i wyłącznie na potrzeby danego procesu. Czyli
czyli nagle spółka przestaje przynosić zyski, nagle popadamy w ogromne kłopoty finansowe i nie mamy środków na utrzymanie swoich dzieci. Wobec czego sąd sięga do przeszłości i sprawdza, jakie zarobki miał dany mężczyzna w okresie poprzedzającym wystąpienie o zabezpieczenie alimentów i ustala obowiązek alimentacyjny, biorąc pod uwagę również te zarobki poprzedzające tę sytuację. Drugą kwestią, którą sąd bierze pod uwagę, to są kontakty, jakie ten rodzic, który z dziećmi na stałe nie zamieszkuje, utrzymuje z dziećmi. I teraz, jeśli mamy taką sytuację, w której oboje rodzice zarabiają tyle samo, i rodzic, który z dziećmi na stałe nie zamieszkuje, ma tak zwane standardowe kontakty, czyli dwa razy w tygodniu po południu spotyka się z dziećmi, plus ma co drugi pełny weekend od piątku do niedzieli, połowę świąt, połowę wakacji, połowę wszystkich okresów ekstraordynaryjnych. W takiej sytuacji sąd ustala obowiązek alimentacyjny na poziomie 40-60% kosztów dzieci. Natomiast jeśli ta sytuacja się zmienia, jeden małżonek ma większe kontakty z dziećmi, albo zarobki są w dysproporcji, te proporcje są zupełnie inne. Czyli możemy nawet doprowadzić do sytuacji takiej, gdzie mamy 90% kosztów i 10% kosztów tego małżonka, który mieszka z dziećmi. Ponieważ można swój obowiązek alimentacyjny wobec dzieci wypełniać również przez opiekę i wychowanie. I w takiej sytuacji może nawet dojść do sytuacji, gdzie te alimenty są zdecydowanie minimalne. No dobrze, a co zrobić, jeżeli jeden z małżonków na przykład wyjechał za granicę Polski, nie możemy go w żaden sposób przymusić do płacenia alimentów, komornik nie działa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, czy są jakieś możliwości, żeby otrzymać świadczenie od państwa, czy otrzymać z jakichś innych struktur, czy możemy jakoś ścigać tą osobę, w jaki sposób przymusić ją do jednak płacenia tych alimentów, czyli jakby utrzymywania dzieci. Ten dług alimentacyjny wciąż rośnie. To jest pierwsza kwestia, tak? Że ten dług nigdy nie zniknie. On będzie tylko się pogłębiał i będzie coraz większy ten dług. I dopóki żadna ze stron nie wystąpi o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, to wciąż będzie rosło. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że mamy oczywiście fundusz alimentacyjny. Natomiast fundusz alimentacyjny jest głównie skierowany do osób, które są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. I nie mówimy tutaj o warunkach warszawskich, bo to bardzo rzadko się u nas zdarza. Także niejako pozostajemy trochę sami sobie, bo nie mamy możliwości ściągnięcia tych środków przez komorników. Co prawda dzisiaj już powoli zaczyna się rozwijać trochę ta komunikacja pomiędzy komornikami zagranicznymi. Oni mają możliwości dochodzenia tych roszczeń przy współpracy z naszymi komornikami. Natomiast jest to oczywiście kosztowne i jest to dosyć trudne. A czy jeżeli ta strona, która się uchyla od obowiązku alimentacyjnego, posiada jakąś nieruchomość, ewentualnie ruchomość, czy możemy mu ją zająć, czy tak, możemy ją zlicytować, czy możemy na poczet tego długu właśnie w jakiś sposób się zaspokoić? Zdecydowanie tak, możemy zaspokoić się z takiej nieruchomości, to jest jedno. No i dodatkowo oczywiście, jeżeli ten zobowiązany do płacenia alimentów przebywa na terenie kraju, możemy wystąpić na policję z wnioskiem o ściganie takiej osoby. Czyli założyć, mówiąc krótko, postępowanie karne przeciwko takiej osobie, takiemu dłużnikowi alimentacyjnemu. Czy jeżeli ktoś ma dług alimentacyjny, to muszę iść z pozwem do sądu, czy mogę od razu iść z roszczeniem do komornika? Idziemy od razu z roszczeniem do komornika. Jeżeli mamy klauzulę wykonalności na danym postanowieniu czy wyroku, od razu idziemy do komornika. Kto określa wysokość takiego zobowiązania, takiego długu? Czy ja jako ta strona był uprzywilejowana, czy komornik, czy sąd? Kto to określa? Dług jaki jest? Tak. Wyliczamy to samodzielnie. Idąc do komornika, wyliczamy samodzielnie, jaki ten dług jest. Obliczamy kolejne miesiące, które zalega dłużnik alimentacyjny i wskazujemy kwotę, jaka jest, do jakiej jest zobowiązany do ściągnięcia komornik. A czy mogę do tego doliczyć jakieś odsetki? Tak, zdecydowanie istnieje możliwość naliczenia odsetek od długu alimentacyjnego. I oprócz tego oczywiście swoje koszty nalicza komornik, które też będą doliczane. I sytuacja o tyle jest skomplikowana, że jeżeli raz wierzyciel wystąpi przeciwko dłużnikowi o ściąganie alimentów za pośrednictwem komornika, żeby zwolnić się z takiego zobowiązania, należy wpłacić do komornika depozyt równowarty 6 miesiącom. I tylko w takiej sytuacji komornik może zwolnić dłużnika alimentacyjnego z dalszego ponoszenia kosztów komorniczych, które też niekiedy są dosyć spore. Kto może wystąpić, że tak powiem, z takim wnioskiem do komornika? Czy to musi być rodzic, czy małoletni? Kto występuje z takim wnioskiem? Przedstawiciel ustawowy.
Czyli najczęściej jest to osoba, do której mają trafiać alimenty, ponieważ w wyroku czy w postanowieniu jest zawsze wskazane, do czyich rąk mają być wpłacane alimenty. No dobrze. Dziecko dostało alimenty, przyznane alimenty, miało 16 lat. Mhm. Kończyło 18 rok życia. Komu alimenty będą wpłacane? Matce, która była wtedy uprawniona do otrzymywania tych alimentów, czy już dziecku? Alimenty powinny być przekazywane dziecku po uzyskaniu przez niego pełnoletności. Czyli taki dłużnik zobowiązany alimentacyjny powinien zwrócić się do swojego dziecka z zapytaniem, na jaki rachunek bankowy powinien przekazywać środki po uzyskaniu pełnoletności przez małoletniego. Jak długo takie alimenty należy płacić, czy ewentualnie jak długo należy ich wymagać? Alimenty należy płacić tak długo, dopóki dziecko nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Krąży w opinii publicznej wiek 26 lat. Nie wiem, skąd on wynika, natomiast bardzo często się spotykam z takim pytaniem, czy jak dziecko będzie miało 20, czy jak dorosły właściwie będzie miał 26 lat, to już nie będzie takiego zobowiązania alimentacyjnego. Nie. Nie mamy żadnej granicy, która miałaby miejsce i do której należałoby płacić albo nie płacić alimenty. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji najpierw małoletniego, a potem już dorosłego człowieka. Jeżeli taki już dorosły człowiek uczy się dziennie, studiuje, rodzic, jeśli ma możliwości finansowe, powinien takiego, swoje dziecko powinien utrzymywać. A kiedy taki właśnie rodzic może się zwolnić i na jakiej zasadzie? Czy mówi do swojego tego dziecka, tak, ja już ci nie będę płacił alimentów, czy musi coś innego zrobić? A jeżeli musi coś innego, to co? Musi wystąpić do sądu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego. To, o czym mówiliśmy przed chwilą, nie ma takiej możliwości, żeby to wygasło samoczynnie. Nie wygasa z żadną datą i z żadnym osiągnięciem wieku przez nasze dziecko. Musimy wystąpić do sądu przeciwko dziecku i znieść obowiązek alimentacyjny. I wtedy sąd bada, czy rzeczywiście nastąpiły przesłanki do tego, żeby zwolnić dłużnika alimentacyjnego z płacenia alimentów. Jeśli dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać, pracuje, skończyło szkołę albo rzuciło szkołę, w takiej sytuacji również sąd zwolni dłużnika alimentacyjnego. Tak podsumowując naszą rozmowę, proszę Państwa, w czasie tego wywiadu zadałem Pani pytanie, czy rozwód się opłaca, ale tak słuchając tego wszystkiego, to chyba doszedłem do wniosku, że on się jednak chyba nie opłaca, bo tyle rzeczy, które jest z nim związane, to nie wiem, czy to jest dla nas warte. Może jednak zastanówmy się, żeby dogadać się z tą swoją drugą połówką i czasem trochę, może trochę tej żonie odpuścić, niech ona trochę nam odpuści, a wszyscy będziemy zadowoleni. Dziękuję Państwu dzisiaj bardzo serdecznie. Ja również dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy i do zobaczenia. Do widzenia.